Dobry wieczór, dziś wtorek, 12 marca, Joanna Jędraszczyk-Kałuwak. Zaczynamy wiadomości dla niesłyszących. Od dłuższego czasu głośno jest o złej sytuacji finansowej szpitala rejonowego w Raciborzu. Temat ten podjął starosta powiatu raciborskiego podczas ostatniej konferencji prasowej. Jak zapewnia Grzegorz Swoboda, szpital działa dobrze, a pacjenci nie muszą obawiać się zamknięcia lecznicy. Strata, jaką w bieżącym roku szacuje raciborski szpital, wynosi ponad 9 milionów złotych. Od wielu lat lecznica zmaga się z problemami finansowymi, ale zadłużenie sukcesywnie ma się zmniejszać. Mamy już informacje praktycznie z zeszłego tygodnia, że ponad milion zmniejszyło się zadłużenie. Zostały już podpisane pewne umowy. W tej kwestii również jako powiat czynimy wiele starań, aby ta sytuacja przede wszystkim nam się polepszyła. Patrząc pod tym kątem, mam nadzieję, że uda się to wszystko wyprostować i że te świadczenia dalej będziemy realizować tak jak dotychczas. W związku z obawami mieszkańców powiatu na temat dalszego funkcjonowania szpitala, starosta uspokaja pacjentów. Powiat raciborski chciał zapewnić przede wszystkim, że nie zamierzamy likwidować, zamykać. Nie ma w ogóle nawet dyskusji pod takim kątem. W chwili obecnej zapewniamy pełną opiekę zdrowotną, realizujemy wszystkie założenia wynikające z kontraktu. Mamy pełną obsadę lekarską na wszystkich oddziałach. Nie zamykamy choćby tak jak gdzieś tam nasze szpitale ościenne pewnych oddziałów. U nas działa wszystko, jest wszystko w porządku. Mimo zadłużenia nie ma więc mowy o rezygnacji z jakichkolwiek zadań szpitala. Pacjenci wciąż będą leczeni, a na finansowanie tego leczenia powiat powinien otrzymać środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt na chwilę obecną wykonujemy w sposób prawidłowy, w wysokości przekraczającej limit, czyli 104,6% w roku 2018. Mam nadzieję, że uda się pozyskać środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, jeśli chodzi o nadwykonania ryczałtowe, bo jeśli mówimy o wykonaniu ryczałtowym, no to stricte nadwykonanie ma. Tutaj w tamten rok 1,8 miliona w pierwszym półroczu, więc mamy nadzieję, że te środki do naszego budżetu wpłyną. Podczas konferencji starosta powiatu raciborskiego zdementował także medialne doniesienia na temat wprowadzenia opłat za przyszpitalny parking. Nie jest wykluczone, że w przyszłości rozważone zostanie takie rozwiązanie, jednak dopiero po rewitalizacji miejsc parkingowych, na której realizację powiat planuje pozyskać środki z funduszy zewnętrznych. Na terenie całego kraju klasyfikacja wojskowa przeprowadzana jest od 4 lutego do 26 kwietnia. W naszym powiecie zdolność do czynnej służby wojskowej, do której młodzi obywatele są równocześnie zachęcani, orzekana jest od 25 lutego. Jak co roku, kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu raciborskiego odbywa się w siedzibie starostwa powiatowego przy placu Okrzei i obejmuje mieszkańców wszystkich gmin Raciborszczyzny. Do stawiennictwa wzywane są osoby urodzone w roku 2000 jako rocznik podstawowy oraz inne osoby, które mają jeszcze nieuregulowany stosunek do służby wojskowej. Takie stawiennictwo odbywa się przed Powiatową Komisją Lekarską w Raciborzu, na czele której i której przewodniczy lekarz. Ważną rzeczą jest tutaj wartą podkreślenia, żeby osoby, które stają do Powiatowej Komisji Lekarskiej zabrały ze sobą ważny dokument tożsamości, wezwanie oraz dokumentację medyczną, jeżeli takową posiadają i może ona mieć wpływ na orzeczenie Powiatowej Komisji Lekarskiej. Tutaj po przeprowadzeniu rozmowy i wglądu w przedstawione dokumenty komisja stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z czterech kategorii. Kolejnym etapem jest natomiast Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku, gdzie młodzi obywatele otrzymują książeczkę wojskową i przechodzą do rezerwy. Przedstawiciel WKU również prowadzi rozmowę z kandydatami, potencjalnymi kandydatami, którzy chcieliby rozpocząć karierę w Wojsku Polskim, w Siłach Zbrojnych. Są proponowane różne formy takiego aktywnego uczestnictwa, zaczynając od uczestnictwa w Wojsku w Armii Zawodowej, poprzez na przykład udział w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jak wynika z przeprowadzonych w ostatnich latach klasyfikacjach, zainteresowanie wojskiem jest średnie i takie również dzisiaj wykazywali młodzi mieszkańcy powiatu raciborskiego, którzy mają inne plany na swoją zawodową przyszłość. Wolę wyjechać gdzieś bardziej w zarobek i jechać, tak, niż w Polsce tu być na razie. Aha, czyli myślisz o wyjeździe za granicę? Tak, tak bardziej. Bo jako elektryk to lepiej jest. Nie wybieram się tam na pewno. Na pewno się nie wybieram. Na pewno się nie wybieram. Co, mało atrakcyjna robota? Nie, ale bardziej stawiam na, jakby interesuję się innymi rzeczami i taka praca nie za bardzo mnie interesuje. A czym się interesujesz? No planuję iść na studia psychologiczne. Nie interesuje mnie zupełnie. Bo?
Bo ta praca jest po prostu dla mnie bez sensu. Ja się akurat uczę w technikum, w mechaniku w Raciborzu. Chcę pracować w zawodzie, którego się uczę i nie zamierzam tego zmieniać za bardzo. Tata był w wojsku? Był. Mhm. Opowiadał? Opowiadał i to były z jednej strony straszne opowieści, ale z drugiej strony no, też zdarzały się miłe. Klasyfikacja wojskowa w powiecie raciborskim potrwa do 21 marca. Dziennie przed komisją staje około 30 kandydatów do służby, którzy, przypomnijmy, że mimo nieobowiązkowego poboru, ten obowiązek pod groźbą grzywny i kary spełnić muszą. Połamane gałęzie, powalone drzewa, uszkodzone dachy i samochody. Taki obraz zaskoczył wczoraj o poranku wielu mieszkańców naszego regionu. Na pomoc jak zwykle ruszyli strażacy. Minionej nocy na całym południu Polski zrobiło się niebezpiecznie. Wichury nie ominęły też naszego regionu. W niektórych miejscach prędkość wiatru wyniosła nawet 100 km na godzinę. Skutki wichur odczuło wielu mieszkańców naszego powiatu. Połamane drzewa, zerwane linie energetyczne i uszkodzone dachy to tylko jedne z wielu efektów nocnej pogody. Raciborscy strażacy oraz druhowie z wszystkich jednostek ochotniczych tylko do godziny 8 interweniowali blisko 80 razy. Na terenie powiatu powalonych zostało 39 drzew i zerwanych 5 linii energetycznych. Na 30 budynkach uszkodzone zostały dachy, elementy elewacji czy rolety zewnętrzne. Uszkodzeniu uległo także 6 samochodów. W związku z brakiem prądu strażacy byli także wzywani do pacjenta korzystającego z respiratora, któremu zapewnili dostęp do energii elektrycznej przy użyciu agregatu. Praca mundurowych nie zakończyła się jednak wraz z ustaniem wiatru. Jak przekazał nam rzecznik Raciborskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, przez cały dzień strażacy pracowali, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszego regionu i uporać się ze skutkami wichury. W dzisiejszym wydaniu Wiadomości dla Niesłyszących to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.